Dzień dobry, nazywam się Karolina Antoniewska, jestem opiekunką dziecięcą i dziś opowiem Wam o swoim zawodzie. Warto wybrać zawód opiekunki dziecięcej ze względu na ogromną satysfakcję, jaką może przynosić ta praca. Pozwala też na wykorzystywanie swojej kreatywności i umożliwia ciągłe poszerzanie swoich kompetencji. Swój zawód najbardziej cenię za to, że to ode mnie zależy w dużej mierze organizacja czasu spędzonego z dzieckiem. Dzięki temu każdy dzień jest nowym wyzwaniem i na pewno nie jest to praca monotonna. Cenię też ten zawód za to, że potrafi przynosić naprawdę dużą radość, szczególnie jak lubi się dzieci. Zwykle z podopiecznym nawiązuje się silną relację, a więc cieszą nas jego sukcesy, obserwowanie jego rozwoju, a także każdy uśmiech zadowolenia. Jest to szczególnie przyjemne, kiedy wiemy, że przyczyniliśmy się do tych osiągnięć lub chwil szczęścia. Ciężko jest określić standardowy dzień pracy opiekunki dziecięcej. Przede wszystkim to bardzo zależy od tego, jakim dzieckiem się opiekujemy, w jakim jest wieku, czy jest zdrowe, pełnosprawne i tym podobne. W moim przypadku jest to zdrowe dziecko. Zależy to też od miejsca pracy, ponieważ opiekunki mogą pracować zarówno w różnych placówkach, na przykład w żłobkach z wieloma dziećmi lub u osób prywatnych w ich domach, zajmując się jednym dzieckiem, tak jak ja. W moim standardowym dniu pracy zwykle zajmuję się czynnościami bardzo codziennymi, na przykład karmię dziecko, troszczę się o jego podstawowe potrzeby, dbam o jego higienę oraz aktywność fizyczną, czy wypoczynek na świeżym powietrzu. Ale są to też czynności i zadania związane ściśle z rozwojem i wychowaniem dziecka. Biorę czynny udział w kształtowaniu przeróżnych nawyków dziecka oraz uczę je samodzielności. Ważny jest też aspekt społeczny i psychologiczny. Staram się budować relacje z moim podopiecznym opartą na zaufaniu i szacunku. Staram się też obdarzać go uwagą i ciepłem, a jednocześnie uczyć zasad funkcjonowania w społeczeństwie. Każdego dnia moja praca jest trochę inna i to jest w niej bardzo satysfakcjonujące. Pracuję zwykle 8 godzin dziennie, ale zdarza się, że praca się wydłuża. Zanim zdecydujemy się na pracę w zawodzie opiekunki dziecięcej, należy wziąć pod uwagę, że jest to praca bardzo wyczerpująca fizycznie i psychicznie. W przypadku pracy z większą grupą dzieci warto też wspomnieć o niebezpieczeństwie chorób zawodowych, takich jak na przykład przeciążenie strun głosowych lub ekspozycja na różnego rodzaju infekcje. Praca z dziećmi, szczególnie małymi, często wiąże się z hałasem. W tym zawodzie bardzo ważna jest cierpliwość, wyrozumiałość, empatia, ale także asertywność i stanowczość. Opiekunka dziecięca to zawód pożądany na rynku pracy, a wręcz jest to obecnie zawód deficytowy. Ciągle zwiększa się zainteresowanie na usługi osoby wykształconej w tym zawodzie. Pracy można szukać nie tylko u prywatnych osób, ale i przede wszystkim w żłobkach i innych tego rodzaju instytucjach. Środowisko i warunki pracy w tym zawodzie mogą być bardzo różne. Zwykle opiekunka dziecięca pracuje zarówno w budynku, jak i na wolnym powietrzu. W placówkach działających w określonych godzinach opiekunka ma stałe godziny pracy. Natomiast w szpitalach czy domach dziecka opiekunka pracuje w systemie zmianowym, a także w dni wolne. Zupełnie inaczej będą wyglądać warunki pracy w szpitalu niż na przykład w domu prywatnym zatrudniającej rodziny. Ciężko więc określić ogólne warunki pracy w tym zawodzie. Mimo jednak, że sama praca z dziećmi jest bardzo wymagająca, określiłabym warunki pracy jako dość komfortowe. Wymagający, potrzebny, zaskakujący. W tych trzech słowach opisałabym mój zawód. Wybrałam ten zawód, ponieważ bardzo lubię dzieci i przebywanie z nimi daje mi dużą radość. Opiekunka dziecięca zajmuje się dziećmi w przedziale wiekowym od urodzenia do 4 roku życia, a jest to mój ulubiony okres w rozwoju dziecka. Kiedy więc wybrałam zawód, wybór był dla mnie oczywisty.